Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Survival. Jest ze mną Paweł. Ależ dzień dobry. I dzisiaj pokażę wam nasze zmiany w naszej pięknej wiosce, albowiem doszło dużo nowych rzeczy. Ta farma tutaj, co się tu stało? No bo tutaj creeper wybuchł, no to nie było pokazane. Tutaj jeszcze nie patrzę w górę, tutaj jest farma krówek, nie wiem czy to było na odcinku. Tak, to chyba już było na odcinku, ta farma też było, była. Było. Ale nie było jednej rzeczy, którą zbudowaliśmy chodź tam, na offline. Chodź tam, chodź do tyłu, zobaczcie jak to z daleka wygląda i się obrócisz tak. Taki efekt wow. Zbudowaliśmy niesamowitą budowlę, zaraz ją zobaczycie. I jestem ciekaw co powiecie na to. Patrzcie to, gigantyczny zamek na naszym serwerze w Minecraft. Zamek Minecraft. I my tam obecnie będziemy mieszkać, trzeba przenieść łóżka, zrobić sobie jakąś salę tronową, jakiś tron może ze złota, zobaczymy. I pokażę wam też mega mechanizmy, bo wiecie jak ta owca tutaj nie wyszła niestety na live, jak byliście to mogliście zobaczyć. Ale ja wam pokażę jak rewelacyjny sortownik udało mi się zrobić. Tutaj jest takie wejście, patrzcie, tu jest taka brama, to jest zrobione, ale to miało być z drewna, Paweł, kurde, dobra. Nie jest dobrze. Robimy to później. To są żelazne drzwi, żeby zombiaki nie przyszły. I patrzcie, jakie to jest gigantyczne. I tutaj planuję postawić wielki tron. Wielki tron w tym miejscu tutaj? Ze złota. Tak, ja tutaj będę siedział i będę widział każdego, kto będzie wchodził do tego pomieszczenia. Będę mówił, ty wchodzisz, czy nie wchodzisz. Elo, i sobie załatwię ochronę do tego zamku, takich rycerzy stojących. Dobra, jak wiecie, też są cztery takie wieże. Da wejść tutaj... w ogóle, czemu no, się nie da wejść? Tylko do jednej się na razie da, tylko to jest, zrobiłem schody. A to drabinę najlepiej zrobić, albo schody takie. No właśnie, takie schodki na razie są. No i teraz lecimy na dół, na najlepszą rzecz, ponieważ tam jest nasza taka główna cała baza. A więc schodzi się tutaj, wchodzi się tutaj, zaraz wam to pokażę. Spadamy w taki sposób, tu jest woda i patrzcie to jak tutaj pięknie wygląda. U góry jest wełna z naszej farmy owiec. Tutaj wszędzie, no przytopione tutaj te kamyczki. I tutaj mamy tak, patrzcie, tu jest jedzonko w razie czego. Jakieś inne rodzaje drewna, no to tutaj mamy, bo to zaraz wam wytłumaczę jak to wszystko działa. Nasionka i rzeczy z redstone'a. I tutaj jest najlepsze, bo jest sortownik, patrzcie, mamy tutaj itemki. Załóżmy, że wezmę sobie troszeczkę czerwonego proszku. Wezmę sobie trochę diamentów i wezmę sobie złoto. I patrzcie. Nie, jak to zrobiłeś? Są tutaj skrzynki z tymi materiałami. Wrzuca się wszystko do tej skrzynki i to się automatycznie sortuje. Zobaczcie, czerwony proszek znika i wlatuje do tego pudełeczka. No, czy to nie jest genialne? Pudełeczka. Wymyślił to geniusz, ale to no, można powiedzieć, że skopie węży. Ale jeszcze to, jest enchant na 30 level, pokój zaklęć. Tak, tak, to zaraz. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak zrobić takie urządzenie, to mogę wam nagrać osobny materiał o tym. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to chcecie zrobić. Widzicie, lecą diamenciki i wpadają do tego pudełeczka idealnie, tam gdzie są diamenty. Dobra, i jeszcze mamy tutaj enchant, z tych nowszych rzeczy muszę sobie zenchantować w ogóle rzeczy, bo to jest w ogóle nowo pokój postawione. Zaklęć. No. Tutaj będą rzeczy, patrzcie, mogę sobie coś zenchantować. I w ogóle nie mam założonej zbroi, Boże, muszę to zmienić. Chwila. Dobra, lecimy dalej. Idziemy teraz do mob spawnera. Mob spawner, tu jest cavik. Nie mamy tego, nie mamy... A, nie mamy wagonika. Dobra, pójdziemy z buta, Wam pokażę mob spawner. Tutaj trzeba jeść troszkę. Tutaj w ogóle się respią też tam te pajączki, gdzie to jest. Czemu oni tego... Zaklejcie to. Dobra, zaraz się zaklej. Idziemy tutaj, się wchodzi, patrzcie jakie pomieszczonko. I tutaj to jeszcze musimy dopracować, ponieważ tutaj spadają itemy. Patrzcie ile już się tam, patrzcie ile nam się zrobiło, zobacz sobie ile tych pająków już spadło tutaj. Po prostu to działa w ten sposób, że się bije te pająki tutaj i tam automatycznie wszystkie pająki, które zabijemy w tym miejscu, to te całe rzeczy to z nich... Same to są pająki. Tak jest. I tego mob spawnera zrobił taki nasz kolega na serwerze, który nam pomagał też tutaj. Wiecie, tak... Co on się przedostaje tutaj, no nie wiem. I to trzeba naprawić, że te pajączki się czasem przedostają. Ale patrzcie. Ale bo one są za małe, dlatego. One są za małe, jak były normalne pająki, to by nie przechodziły. No i właśnie tak to działa, u góry jest mob spawner i to spada automatycznie do tej skrzynki, patrzcie, bo tam są też lejki. I to właśnie w taki sposób działa. A my sobie dzisiaj, nie wiem, może trochę pokopiemy, poeksplorujemy, zobaczymy, możemy pochodzić sobie trochę po tym cave'ie. Więc myślę, że to zrobimy. Dawaj, Paweł, pochodzimy sobie jeszcze, troszkę. Ty jeszcze nie pozbierali wszystkiego. Nie, no co ty, to są nowe rzeczy, patrz, pająk. O nie. Dawaj go szybko. I lecimy szukać fajnych itemków. Skrzynka, co jest? Mamy melony. No to mamy progres. Mogą być diamenty. No tutaj już ogólnie mogą się respić diamenty, jesteśmy na 19. To jeszcze no, troszkę niżej. Na 11. O nie, creeper! Jezus, widzieliście to? Jest niesamowite, nie? Co ty, pół serduszka mi tylko wziął, jestem teraz tak potężny. Jest, faktycznie, ma jakieś złote daleko portki. Był, creeper więcej bierze. W komentarzu na dole możecie napisać, co możemy jeszcze zbudować na naszym diamenty! Świecie. Nie masz diamentów, kłamiesz. No mam, zobacz. Pokaż. Potrzebuję do... Fajne. Ja! Ale potężna fajne ilość diaksów. Trzeba trochę podkraść. Ale ty masz kilo. Wziąłeś mi. Nie, nie wziąłem. Wziąłeś ci. Nie wziąłem, mam pusto. Wziąłeś mi! Nie mam! Nie mam diamenta! Nie mam diamenta.
Nie mam ani jednego, nie oskarżam. Kolejny, ja znowu znalazłem diament, a ty nie. No bo tutaj nie ma diamentów, ty. Ja ciągle znajdę, to jest trzeci raz, stary. Ale patrz, stary, to kopię. Jestem przy lawie, ale ty masz też lepszy kilo, bo Paweł już sobie zaenchantował, a ja tutaj kopię jakimś biedackim zwykłym. Ja ten... A pod szczęście go masz? Nie masz. Nie mam, niestety. Dzisiaj w ogóle oglądałem taki śmieszny poradnik, jak szukać diamentów. Chłop mówił coś takiego, dwa kratki do przodu kopiecie, jak już jesteście tam na 12. I później w bok dwie. I znowu dwie. Coś takiego. I niby to daje, że znajdziecie więcej diamentów. O, że robicie albo trzy? Przecież to jest losowe, to jest bez sensu. Coś takiego chłop robił i leciał dalej. I on mówi, że to jest 100% sposób na diamenty. No więc to jest losowe. Ciekawe. Dobry clickbaitik. Jeszcze ty w ogóle nie znalazłeś ani jednego chyba na tym serwie. Nie, ja znalazłem, jak grałem sam live. Nie. Co ja grałem? Odcinek jak nagrywałem sam, to znalazłem. W poprzednim odcinku, teraz wam się wyświetla na karcie tamten odcinek i tam znalazłem diamenty. I nic nie ten? Co? Nie znam, to jest tylko twoje jedyne znalezisko. No nie, ja stary, dużo na przykład redstone'a przyprowadzę do bazy, ale stary, ja tego redstone'a używam. Ty patrzysz tylko przez pryzmat diamentów, że one się świecą i dają fajne zbroje albo mieczyki. A taki redstone. A co redstone daje? Redstone z góry niepozorny, ale a redstone... gdyby nie on, nie byłoby sortownicy. Nie byłoby tego mechanizmu. Ale redstone jest wszędzie. Patrzcie, redstone. Redstone! No jesteśmy na 12, idealne miejsce do respu diamentów. Nie ma nic. Złoto, trochę redstone'a. Żelazo może też, mam żelazo w ogóle? Mam 22, no to żelazo się przyda. Złoto. Chcesz złoto? Nie, chyba znaczy do kolejki Mishora, ale... Chyba nie będę... Nie no, będę ją robił, ale jeszcze nie teraz. Dobra, patrzcie jak czemu się wali. Czemu kolejka Mishora akurat? No bo... Mishor... Kiedyś powiedział na odcinku Roka, że lubi bardzo pociągi i że zrobi sobie kolejkę w Minecrafcie. No i właśnie tak powstała kolejka Mishora. Boże, ale oni są prości do rozwalenia. Patrzcie, jak tu się lawa wylewa. I co to chciałbyś dało? Chciałbym znaleźć znowu diamenty? Chciałbym znaleźć znowu diamenty. To jest moje marzenie, no to jest mój jedyny cel. Ja znajdę, bo ja wiem gdzie są. To jest mój jedyny cel. Widzę teraz wszystkie diamenty gdzie są. Tak, na pewno. Co masz? Render w oczach. Ej, mam diamenty! Diamenty! Yeah, diamenty! Yeah. Diamenty! Yeah. Diamenty! Mamy diamenty! Yeah. Mamy ale mamy diamentów! Ale mamy diamentów! Całe dwa diamenty! Nie, trzy diamenty! Trzy diamenty! Ale mamy wykopalisko! Ty tak masz mało. Wykopalisko diaksów. No mówię, że mam mało, to jest nic. Nie, będą cztery! Będą robione cztery, czekajcie. Będą cztery, chycę go? Chycę go! A, chycił go jak LeBron James. A tu mamy jeszcze... O, Paweł, ile znalazłeś diamentów? 6. O, to chyba cię prześcignę. Chyba cię masz prześcignę. Kolejne. Mam kolejne. I to chyba nie małą ilość, ponieważ to jest taka fajna ruda. Ta, i se wtepną, no. Elo. I tak są wspólne w skrzynce. Dobra, mamy dużo diamentów. Czemu się kończą pochodnie. Kto dzisiaj zbiera więcej diamentów? No, ale ty nie podkradłeś gościu, to się nie liczy. Tak się nie będziemy bawić, drodzy widzowie. Sami widzieliście, że się pojawił. O, do kolejki Mishora. Pozytywny. O nie, lawa. Dawid, ja tam wskoczyłem i się tak zobacz sobie to. Gdzie ty jesteś? Tu spadłem na tą kratkę, to było tak. Ja tu tak skoczyłem i tak, ja wyrzuciłem miecz ze strachu. Dobra, to teraz idziemy sobie troszeczkę oświetlić ten zamek, bo jest tutaj dość ciemno. I się muszę skoczyć po węgiel, ponieważ... No nie, w sumie mam 42, muszę iść po... Po co ja muszę iść? Ten patafian mnie zaś bije, szybko! Jak ograny! Ograny z diamentów! Ograny z diamentów! Diamenty moje! Kto znalazł więcej diamentów? Dave! Ale gdzie są moje rzeczy? No tu. Mam ten miecz, lol. No bo był tutaj, w wodzie był. Jak tutaj spadłeś, to ci się zebrało. Kurde. Dobra, ja tutaj muszę odłożyć kamyczek. Odłożę go tak, bo wiecie co? Gdzie są moje diamenty? W skrzynce już. By i tak nic nie dało, i tak. No przestań mi bić. 43 diamenty mamy, ale nazbieraliśmy diamentów. Dobra, ej. Czekam może... z diamentami. No nie, zostaw Paweł. Paweł, zostaw. Dobra, i lecimy enchantować.
Pokaż sam, ale idź mi stąd, bo ty mi to weźmiesz, ej! Nie da się tego zabrać. Weźmiesz mi zenchantowany kill-off! No nie da się zabrać. Zostaw no to! Wyjdź stąd, no nie widać, a wziąłem ale nie widać. Nie widać, że coś robisz nawet. No wyjdź, Paweł! No, ale nie widać, że coś robisz z tego, to jest tak jak książka. Nie widać. Na pewno, no na pewno. Na pewno. No naprawdę, co ci mam screena zrobić? Wstać ten kill-off. Ej, czemu ja mam... ty go widzisz! No nie widzę go. Patrz, 30 do szczęścia 3, ej, 30 poziom potrzebuję, ej, to ja zbieram. Jak, ej, napiszcie w komentarzu, jak szybko zdobyć poziom. Ponieważ nie mam pojęcia, Paweł, jak zdobyć szybko poziom? Czemu ja, aha, ja nie mogę swojego. Ej, to daj mi tą fortunę 3 za mój kill-off, ja ci dam mój. Ale nie mogę, ja... potrzebuję 30 level, a nie mam. Dobra, dobra, ale to... To co? Ej, mi zenchantujesz, to ci dam mój. Mam efficiency 5 i abre, i mending. Ej, co się stało z tym oknem? Tak jest normalnie? Tak, nie bij tego. Kreka. Nie bij, bo zniszczysz, tu nie ma przejścia w ogóle. Cyk, tu będzie kiedyś przejście. Co to jest? O, zobacz te schody, stary. That's right, pokaż. No. No idealnie. Boże. Ja myślę, że po prostu nie warto z nim nagrywać, kurde, tego survivala. Ja ciebie tak ze skyblocka będę zrzucał, zobaczymy jak będziesz słany. Nie, ale ze skyblocka to jest co innego, ja się nie zabijam nawet, to ty mnie zabiłeś dzisiaj. To właśnie, ja ci tylko przeszkadzam, a ty mnie zabiłeś. Bo ty mnie denerwujesz, Ty mnie zabiłeś, a ty mnie denerwujesz. Ja tu mam śmierć. Ty mnie denerwujesz. Dobra widzowie, ja myślę, że my będziemy kończyć ten odcinek. Pokazaliśmy wam piękny zamek, możecie napisać na dole, jak mamy ulepszyć jeszcze ten zamek, żeby tutaj nie było tak ciemno, bo te świeczki tak trochę średnio. No i my się żegnamy. Elo! Elo!